Cześć, witajcie w filmowym odcinku z 14 ogrodu w sezonie 2022. Tym razem ogród taki lekko rustykalny, troszkę elegancki, troszkę dziki. No generalnie mieszanka różnych stylów, ale jedno mogę zagwarantować, że bardzo, bardzo fajny, oryginalny, pięknie zaaranżowany, zadbany, kolorowy. Także to wszystko zobaczycie za chwilę. Ja wsiadam do samochodu, ruszam w drogę do przejechania około 150 km, także trochę ponad 2 godziny. No i co? Jedziemy, widzimy się na miejscu, zapraszam. Dotarłem do ogrodu, jestem już na miejscu, jest ze mną Grażyna, właścicielka ogrodu. Miło mi również, dziękuję za zaproszenie. Powiem od razu na początku, że Grażynę być może kojarzycie z jej strony u Grazi w ogródku. Tak, nie pomyliłem. No i takie kilka słów tytułem wstępu. Jesteśmy na Śląsku, to widzieliście już w kilku migawkach, jak tutaj jechałem, były widoczne kopalnie, także jesteśmy na Śląsku, takie obrzeża Śląska. Tak, tak. Właściwie trochę zaczyna padać, ale mamy dzisiaj, nie mamy szczęścia. Na Śląsku ogród mniej więcej, tak jak powiedziałaś, kilkunastoarowy. Tak, to właściwie z niby 2000 arów. Metrów. Metrów, ale w tym ogródzie prawie za 1400 metrów. Tak wychodzi. Także zaraz. To jest pasieka właściwie. Tak, zaraz to obejrzymy. No i co? Ile ten ogród powstaje? Kiedy to się zaczęło? Tak, właściwie to się zaczęło 34 lata temu. To się zaczęło właśnie od takich małych sadzoneczków. Jeszcze nie było na żadnym rynku kwiatowym gotowe sadzonki, więc same myśmy tu włączając z moją mamą. Same myśmy prowadziły te sadzonki. Potem sadziliśmy, tworzyliśmy ogród. Ogród się zrobił nam zielony, nazywaliśmy go Zielonym Królestwem, więc co? Trzeba było wprowadzać jakieś byliny. Wprowadziliśmy byliny, żeby było właśnie trochę kolorowo. Byliny powstały, więc czegoś brakowało i nadszedł taki okres czasu hortensje. I w tych hortensjach się właśnie zakochałam, no tak. Zaczęłam nowości kupować, ale z biegiem czasu też sama sobie rozsadzałam, sadzonkowałam i dlatego powstał już liczny ogród hortensjowy. Na ostatnim zliczyłam ponad 70. No właśnie, i te hortensje zaraz pokażemy, bo jest ich naprawdę dużo. Ja jeszcze tylko dodam to, co mówiłem już na wstępie, że to jest ogród trochę taki rustykalny, właśnie ten zakątek, który też pokażemy z tej starej cegły, ale to może omówimy, jak tutaj dojdziemy. A teraz zaczniemy od właśnie tego przedogródka i od tych hortensji, o których mówiłaś. No tam właśnie jest najlepsza strona dla hortensji, powiem, że ogrodowych, bo one w ogóle wymagają tak ocienienia, nie chcą w ogóle dużego słońca, więc najbardziej im tam pasuje. Ale też są i hortensje bukietowe, nie powiem. Tak. I też dobrze im tam służy. Dobrze, to co, ruszamy na spacer. No, proszę bardzo, zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam.
rozpoczynamy spacer. Musieliśmy czekać trochę czasu, przeszła burza, słońce niestety zniknęło. Myślałem, że doczekamy się na poprawę, ale nie. No nic, zaczynamy spacer, strefa frontowa i to co mówiła Grażyna, hortensje. Idziemy do przodu i postaramy się powiedzieć, może jak już jesteśmy, powiedz jakie odmiany akurat tutaj w tej części. Tu jest właśnie część, tym, ja nazywam to moim przedogródkiem. Tu tak. Najbardziej właśnie rosną te moje, pierwsze wchodzą tutaj, jak patrzymy, hortensje bukietowe, Limi Light, te białe, zielonkawe oraz Vanilla Fries. Pierwsze one są białe, potem się przebarwiają, już dostają właśnie tego odpowiedniego koloru na różowe. Właśnie. Dobrze, chodźmy dalej. Jesteśmy, tak jak powiedziałaś, cały czas w tym przedogródku. To jest przedogródek, hortensjowy przedogródek. Tak, hortensjowy. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Przy okazji, no też wszystkich roślin nie damy rady omówić, ale właśnie zwróćcie uwagę na te żurawki tutaj przy obrzeżach, czy tutaj chociażby te hakony. Fajne takie właśnie niższe piętro pod tymi hortensjami. Dobrze, idziemy dalej przed ogródkiem. Hortensje się już zmieniły. No już i co właśnie, tutaj mamy? No już właśnie hortensje zmieniają swój już kolor, trzeba już powiedzieć, bo już się wprowadza pomalutku jesień. Tak. Ale one też będą najpiękniejsze. Tutaj w przybliżeniu hortensje piłkowane. Są to pierwsze hortensje, które tutaj się rozbijają. To są właśnie z tymi te niebieskawe. Niebieskawe, z tymi koronkowymi obrzeżami. Fajnie zmieniają barwę i wiadomo, hortensje bukietowe, niby tu jest strona północna, ale zawsze tu jest, jeszcze z rana jest bardzo fajne słońce, też im tutaj się dobrze czują. Dobrze, idziemy dalej przed ogródkiem, proszę, proszę. Mnie tutaj jeszcze zaciekawiło, no poza hortensjami, czym obsadzona jest ta studnia, bo to jest też, na pewno będą pytania. Czym jest obsadzone? Każdego roku staram się coś zmieniać, ale w tym roku odeszłam od roślin kwitnących, bo wiadomo, też tu jest mało tego słońca i posadziłam wilec. Jest to wilec ziemniaczany. Mhm. Fajnie się sprawdza. Nie jest to aż to wymagająca roślina. Nie trzeba ją często podlewać, a widać zarazem, że dobrze jej chyba tutaj służy w tej studni. I ona tutaj jest dopiero od tego roku, tak? Od tego roku. Ale jest to roślina jednoroczna. Jednoroczna, no właśnie. Podobno można zatrzymać sadzonki jakieś, podobno są małe bulwy, ale nie robiłam jeszcze tego. Zobaczymy za rok. Tak, zobaczymy, to się uda. Dobra, dalej przed ogródkiem, takim wąskim przejściem. No i poza hortensjami, tymi żurawkami w dolnym piętrze, hosty. Też jest ich dużo u Ciebie. No powiem tak, już może zaprzestałam sobie na kolekcję tych host do kupowania, bo już mam takie różnorodności. Tutaj chyba host ogółem może niecałe 40 rodzajów. To sporo. No jest ich sporo. Może kiedyś zacznę w końcu liczyć, ile dokładnie ich jest. Więc tutaj się najlepiej czują. Są posadzone, jak się to mówi, pod moimi seniorami tego ogrodu. Czyli są to iglaki, które po prostu mi żal mi jest wycinać, a dają fajny cień. Tak. Dla tych host. No i właśnie, i ten tutaj tylko jeden zakątek, a ile odmian, to już widać chociażby po tych kolorach. Super, super. No bo one są jeszcze w innych miejscach porozmieszczane, tak. Te hosty, nie tylko w tym miejscu. I dopełnieniem właśnie tutaj tej rabaty są żurawki. Tak. Też właśnie kilkanaście mam tu odmian tych żurawek, więc staram się. Fajnie się rozmnażają, więc jak czasami wypadną, coś nam przeszkadza, ale wiosny, czy się mi zrobi jakaś luka, jesienią staram się sadzonkować sobie te żurawki, a na wiosnę mam już właśnie nową sadzonkę. W ten sposób robię taka mała produkcja. Tak. Uzupełniam potem braki w ogrodzie. Dobrze, idziemy dalej, mijamy powoli już ten przedogródek. To ja jeszcze tylko pokażę takich kilka
kilka ujęć, bo jest tutaj sporo tych różnych zakątków w ogóle w całym ogrodzie. To nie będziemy tego omawiali, ale zwrócę uwagę, że jest bardzo dużo różnych kącików wypoczynkowych, gdzieś tam powciskanych, wkomponowanych, także na to zwróćcie uwagę. Dobra, a my powoli tutaj wejdziemy już w taką tylną część, właściwą część ogrodu. Powiedz jeszcze, co tutaj za hortensja przed nami. Tu jest hortensja Anabelka. Fajna jest to hortensja, ciesząca się fajnymi kulistymi i białymi kulami. I już właśnie teraz przychodzi taki stan zielonkawy, ale też mi się podoba. Jedyna jest wadliwa, że podczas tutaj mojego wielkiego wiatru albo ulewnej deszczu może się kłaniać, może się łamać. Więc staram się takimi różnymi podporami ją podtrzymywać. Jasne. Dobrze, idziemy do tej części tylnej ogrodu. No to co tutaj, na co chciałem zwrócić uwagę. Kąciki wypoczynkowe, to już powiedziałem. Za chwilę przed nami tutaj zbiornik. Nie wiem, jak go tutaj można określić. Oczko. Taki trochę... Takie oczko. Ale naturalistyczne, bo naturalistyczne. I paprocie, trochę traw, bambusy mówiłaś, ale jeszcze nie widzę. No są już tam w dali widać. Są bambusy, poczekaj. Dojdziemy. Przy okazji Red Barony. O. No tu właśnie posadziłam te Red Barony, bo jest to właśnie przy tej drusce. Jest to trochę bezpieczne do przejścia, wiadomo jak tutaj się wnuki poruszają. Tak. Też tutaj muszą mieć wokół oczka bezpieczne miejsce. Tak, bezpieczne miejsce. A przy okazji kolejna ławeczka. Czy tam kiedyś siedziałaś na niej? Bardzo lubię wieczorami siedzieć. Moje najlepsze miejsce. No myślę, do że mnie by się też tam podobało. Dobrze, zbiornik naturalistyczny, tak jak powiedzieliśmy. Tutaj miskanty. W jakiej odmianie? To są te miskanty olbrzymie. Tak. Jedna z największych, choć one jeszcze rosną, nawet ostatnio osiągały mi 6 metrów wysokości i mogą nawet zakwitnąć. O, zdarzyło się to? Zdarzyło mi się, że zakwitły, ale mogło to dopiero tak koniec września, prędzej nie. Koniec września, no to nic. Mamy nadzieję, że w tym roku zakwitną. Jeszcze jedno ujęcie na ten tutaj naturalistyczny zbiornik wodny. Przy okazji kolejny fotel. Tutaj taki ciekawy kącik wypoczynkowy, tak? Czy to jest rekreacyjny? Nie, to też jest taki kącik. Tu też właśnie takie zaciszne miejsce. Tutaj można się schować na przykład przed upalnym słońcem. Daje taki niepowtarzalny klimat. Ale jakie w ogóle oryginalna konstrukcja, bo to jest tak naprawdę jest tylko taka pergola. Ja powiem. To są rureczki z folii użyte. Kiedyś nie było sposobności z czegoś zrobić, więc została nam z folii zostały nam właśnie takie rureczki, więc zrobiliśmy takie zadaszenie. Tak, super oryginalne. Jest porośnięty winobluszczem. Przybarwia się potem właśnie sięją też winobluszcz na różne kolorowe, gejzer kolorów. A tu w przodzie jest róża. Tak, róża. Dobrze, z przodu jeszcze budleje, o których myślę, że można wspomnieć, bo okazałe. Czy je jakoś tniesz, czy... No, to już są budleje, nawet już to widać po korzeniach, mają prawie, że 20 lat, a tnę mi bardzo wysoko, właśnie na 1,5-2 metrów, ze względu na to, że chciałam je wyeksponować, żeby były troszeczkę wyższe nad tutaj, nad tymi wszystkimi. Tak. I chyba im się najbardziej tutaj podoba. Chyba tak. Tutaj powiedz jeszcze taka roślina na tym stelażu. To jest powojnik. Powojnik. Oryginalnie się pnie. Tak, po przekwitnięciu pozostają takie, jakby powiedzieć, koszyczki. Dekoracyjne koszyczki. Super. Fajna ozdoba. No i co? Zwróćcie uwagę właśnie na te różne kilka pięter roślin, jak chociażby tutaj powojnik, najniższe piętro wrzosy czy wrzośce? Wrzosy. Ale już to wiadomo, tu już wygląda jak wygląda, tu jeszcze były liliowce. One już są tutaj po przekwitnięciu, więc efekt już to nie daje, który miałby dać akurat o tym czasie, nie? A między nimi a powojnikiem?
jeszcze to średnie piętro. No właśnie nie ma. Uciekło, no. Uciekło mi to właśnie. Nie szkodzi. Nie szkodzi, no nie da rady znać. Powiem, bardzo fajna bylina. Kwitnie mi już od miesiąca czerwca. Jak ktoś z Was wie, to prosimy o nazwę w komentarzu. Dobrze, idziemy dalej i wyjdziemy zaraz z tej właśnie jednej części ogrodu. Mijamy tutaj ten zbiornik. Jeszcze mam nadzieję, że fajnie widać. Fajnie widać teraz też tą perspektywę tam w stronę przedogródka. Mostek, tamta polanka, gdzie którędy przyszliśmy. Dobrze, mijamy tą część. Przechodzimy takim obszernym tutaj podjazdem, gdzie akurat zaparkowany jest bus. I za chwilę wejdziemy do części takiej rustykalnej tego ogrodu. Jak w każdej mojej ogrodowej podróży, zwracam uwagę na busa. No dobrze go już znacie. Ten akurat jeździ ze mną od kilku miesięcy, natomiast ogólnie busy towarzyszą mi już od 5 lat w projekcie właśnie Busem przez Polskie Ogrody. No i to jest pierwszy znak rozpoznawczy. Drugi to są partnerzy moi, projektowi przyjaciele, wszystkich ich tutaj widzicie. No i tradycją jest to, że do każdego ogrodu, od każdego właśnie z partnerów przywożę taki pamiątkowy zestaw. Za chwilę w relacji je tutaj wszystkie zobaczycie. Także to jest drugi wyróżnik projektu. No i cóż, zapraszam, zgłaszajcie ogrody, piszcie w komentarzu mailowo. Jeśli uda nam się spotkać, uda mi się dojechać, to właśnie analogiczne zestawy przyjadą razem ze mną. Także busa doskonale już znacie. No i tak wygląda w 14 ogrodzie sezonu 2022. I część ta właśnie rustykalna mnie podoba się chyba najbardziej. Dużo starej cegły, przeróżne budowle, murki, jakieś pergole, kuchnia letnia, to wszystko za chwilę pokażemy. Skąd pomysł na tą cegłę? I jeszcze zanim cegła, no to dekoracje, bo tak jak mam nadzieję zwracacie uwagę na te kąciki wypoczynkowe, to jeszcze przy okazji zwróćcie uwagę na te wszystkie dekoracje, starocie. Jest tego bardzo, bardzo dużo właśnie w tej części rustykalnej. Zobaczycie, jak to oryginalnie wygląda. No a powiedz, skąd pomysł na tą cegłę? Pomysł na cegłę zrodził mi się razem z moim małżonkiem. Tak właśnie pomyślałam, żeby tutaj coś odejść, odgrodzić się od tej dalszej części tego ogrodu, więc padła na, żeby zrobić tutaj taki murek. Mm-hmm. Tak, no i murek jest, przy okazji fajna furtka. To jest wejście do dalszej części, właściwie do pasieki. O. Do pasieki, natomiast no, tych murków to jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Idziemy do kolejnych, a przy okazji o taki bruk też ze starej cegły. Dobrze, idę tutaj pierwszy i kolejna konstrukcja właśnie ze starej cegły, tężnia. Pierwszy raz coś takiego widzę w ogrodzie, prawdziwa tężnia, do której pan małżonek sypie sól. Tak, jest to tężnia solankowa, to jest pomysł, tak muszę powiedzieć, mojego małżonka. Zrodził mu się właśnie pomysł, żeby sobie zrobić w ogrodzie taką tężnię. No super. Sam zrobił, sam wykonał i można go pochwalić. Tak, można go pochwalić, ale przy okazji jaki tutaj jest naprawdę powstał taki mikroklimat, bo stoimy przy tej tężni właśnie i czuć właśnie to, ten powiew, taką bryzę trochę w
trochę od tej wody, także naprawdę rozwiązanie godne polecenia, także polecamy, znaczy powielenia, także polecamy. No i cóż, murek ten ceglany płynnie przechodzi z kolei w taki płot. Tam jest też jakiś taki, widzę, daszek, natomiast tutaj ciekawa kompozycja ze starych baniek na mleko, no i w ogóle starych naczyń. No tutaj powiem, że pokochałam takie starocie. Od garków, garnuszków, to jest taka właściwie moja kolekcja. To było też takie tutaj dopełnienie, żeby coś tutaj mogło być poukładane, rozmieszczone, więc sobie tak w ten sposób to wymyśliłam. Użyte zostały skrzynki, na przykład po jabłkach. Tak. No i co? I piękne, kolorowe naczynia, naprawdę właśnie w tle za tymi hortensjami. To z kolei jakie odmiany są? To są te hortensje ogrodowe. Ogrodowe, problematyczne chyba trochę, nie? Znaczy problematyczne może są, ale są, nie są do końca. A nie przemarzają? To zależy też od jaka mamy zima. No właśnie, no ale jak widać tutaj na Śląsku sobie radzą. Radzą sobie, muszą sobie radzić. No i prawie już na zakończenie, już taka naprawdę perełka, jeśli chodzi o te budowle z cegły. Kuchnia letnia, jak wiem, to ona chyba tutaj była jako pierwsza, jeśli chodzi o te wszystkie ceglane zabudowania, czy nie? Tak, to było jako pierwsze powstała ta budowla, właśnie to się wszystko zaczęło tutaj od tych murków. Więc pomysł nam się zrodził, żeby też powstała ta kuchnia letnia, żeby po prostu też mieć taki kącik, żeby trzeba było na przykład, robię tutaj przetwory, soki, dżemy i... Funkcjonuje jak normalna domowa kuchnia. Funkcjonuje właściwie jak normalna domowa kuchnia. Kuchnia. Teraz kuchnia łączy się tutaj płynnie z altaną. Tam przy okazji jeszcze takie palenisko, grill. Razem z grill połączone z kominkiem. Tak, także też dobrze nam służy. Także no, kompleksowe wyposażenie. No ale ta kuchnia mnie tutaj szczególnie się jakby podoba, raz jako sama ta budowla, te wszystkie dekoracje, no ale właśnie tutaj naprawdę ten wystrój robi wrażenie. No i tak jak mówisz, jest to normalnie kuchnia, którą użytkujesz, pracujesz w niej. Tak, nawet kiedy spróbowałam, bo tu można nawet pizzę sobie upiec, więc próba była. Pizza się udała. Dobrze, pokażemy ją jeszcze z bliska i naprawdę polecamy takie rozwiązanie, jeśli tylko miejsce w ogrodzie wam pozwala, klimat ogrodu, trochę taki właśnie możecie wprowadzić, rustykalny, to jak najbardziej takie rozwiązanie polecamy. Dobrze, kończymy spacer po ogrodzie. To co widzicie w tle, to jest druga strona tej kuchni letniej. Kuchnia letnia jest właśnie po drugiej stronie tego muru. Przy okazji tutaj jeszcze zobaczcie, że kuchnia letnia ma tam kontynuację i taki powstał właśnie ceglany zakątek. Tak jak szliśmy po ogrodzie, no nie sposób wszystkich roślin wymienić, ale jest ich tutaj no chyba setki gatunków albo nawet więcej. No powiem, że na pewno ich sporo. Nie liczyłam, ale chyba trzeba się zabrać liczenie. No chyba by to trochę potrwało, no. bo naprawdę jest dużo. No i cóż, mam nadzieję, że coś podpatrzyliście tradycyjnie w tych moich ogrodowych tutaj filmach, a w ogrodzie Grażyny jest naprawdę wiele rzeczy, które można przenosić. Mnóstwo tych zakątków, tych dekoracji, donic. No naprawdę podziwiam cię za tą właśnie rękę do... To jest taka pasja się nazywa. No pasja. Każdy ma tam swoją pasję w życiu. Tak, ale przede wszystkim masz taki dar do gdzieś wydobywania tych przedmiotów, aranżowania. To się samo rodzi. Ich, no samo, może nie samo, nie każdemu się rodzi, także tym bardziej jest moje uznanie. No i cóż, kończymy ten odcinek. Dziękuję za... Ja też serdecznie bardzo dziękuję Tomku za odwiedziny w naszym ogrodzie. Miło nam było bardzo. Mnie również. Ja jeszcze tylko dodam, że pierwszy raz jak projekt się z busem przez polskie ogrody rozpoczynał w 2018 roku, czyli 5 lat temu,
mniej więcej właśnie w połowie sezonu, tak jak teraz byłem u Grażyny, wtedy się poznaliśmy, ale teraz po 5 latach ogród się no, zmienił, dużo rzeczy doszło i pomyślałem, że warto jeszcze raz go pokazać. Także dziękujemy, dziękuję Tobie. Ja też dziękuję bardzo serdecznie. I do zobaczenia w kolejnych moich ogrodowych podróżach. Cześć. Cześć.